W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie najpopularniejsze lifehacki jedzeniowe z TikToka i z YouTube'a. Nagrywaliśmy już taki jeden odcinek, to jest druga część i zaczynamy od tostera. I szczerze mówiąc, jak zobaczyłam tego lifehacka, to kupiłam drugi toster, żebyśmy mieli do domu, bo ten pewnie będzie do wyrzucenia. Ale na szczęście on jest już tak poturbowany, że może być wyrzucony. I uwaga, chodzi o to, że... Tak, będziemy wkładać do tego tostera żelki i z tych żelek mają zrobić nam się takie chipsy żelkowe. Ja naprawdę nie wiem, czy to wyjdzie. Uważam, że to strasznie głupie, ale przetestujmy przecież. TikTok ma często rację, co nie? Dobra, uwaga. Jak myślisz, Mati, wyjdzie to? Myślę, że... nie wiem. No, jakby to jest tak dziwne, nieprzewidywalne, że nie wiemy, czego się spodziewać. No i dobra, zostało nam się chyba tylko modlić o to, żeby to wyszło. Minęły już 2 minuty i uwaga, otwieramy. Coś tam skwierczy i bulgocze, ale chyba jeszcze musimy chwilę poczekać. W sumie z tego, co widzę, bo to naprawdę stało mi się tak na maksa roztapiało, więc czekamy dalej. Ale w sumie dobrze to wygląda, nie wygląda to jakoś źle. Myślałam, że będzie gorzej wyglądać, że to już będzie po lifehacku, a to jeszcze ma potencjał się udać. Nasze żelki jeszcze się robią. Ja w międzyczasie dodałam tutaj inne i uznałam, że przejdziemy do lifehacka numer 2. To niech się tam smaży. Nie wiem, ile czasu to potrzebuje, ale my zajmiemy się naszym arbuzem, ważonym z jakieś 4 kilo. I mam nadzieję, że ten lifehack wyjdzie, dlatego, że to jest idealny lifehack na imprezy, jak organizujecie jakieś urodziny, czy nie wiadomo co i chcecie, żeby jedzenie ładnie wyglądało, to uwaga, uwaga, potrzebujemy jeszcze nóż. To przecinamy naszego arbuzika tak tutaj. Nie jest łatwo, on jest całkiem spory. Dobra. I musimy wziąć pringlesy, obowiązkowo pringlesy. Mam tu jeszcze kilka, więc muszę je wyrzucić. I musimy to opakowanie włożyć do tego arbuza i wyciąć taki właśnie okrągły kształt. Ty, wchodzi to, to nie jest łatwe naprawdę. Nie jest to łatwe, ale wchodzi. I jak będziemy wyciągać to opakowanie, to ten arbuz powinien nam wyjść i będziemy mieć taki ładny, podłużny kształt i wiecie, będziemy mogli sobie powycinać go jak chcemy. Więc mam nadzieję, że to wyjdzie. Chyba już. Uwaga. 3, 2, 1. Nie chcę wyjść. No dawaj, ale z arbuzem, błagam, wychodź z arbuzem. Może musimy... to jakoś tak zrobić? No nie ma, no nie chcę wyjść, co prawda kształt jest i wyobraźcie sobie, jakie to by było piękne, jakby to chciało wyjść, jakbyśmy mogli takie plasterki to pokroić. No na imprezę urodzinową super! Ja lubię zawsze, jak to tak ładnie wygląda, ale ten arbuz nie chce z nami współpracować. No chodź! Kawa to coś się pali obok. Spokojnie, spokojnie, to na pewno jeszcze chwilę. Ja chcę arbuza! Ale myślę, że lifehack z arbuzem obalony. Możemy zobaczyć, co się dzieje z naszymi żelkami, bo faktycznie leci dym. No dobra, tych żelek zrobiło się i uwaga, widzicie? I są te takie ala chipsowe żelki. Proszę bardzo, wychodzi nam. Ale czy to jest warte tego, żeby cały toster wyrzucać i w sumie większość żelek tak czy siak nawet nie zjecie? Bo to jest jedna chyba setna tego. Smakuje to jak lizak. No, jak lizaki. Ale no, lifehack działa, ale nie polecam go. Myślę, że możemy przejść do lifehacka numer 3. Biedny toster. Kolejnym lifehackiem jest otwieranie puszek. I powiem wam, że ja jestem częstym przykładem tego, że jak otwieram puszki właśnie w ten sposób, to po prostu to mi odlatuje i wtedy już trzeba nożem. A tutaj mamy taki sposób, że trzeba odchylić to nasze otwarcie. Dać tutaj łyżkę. Która nie przychodzi. Musimy wymienić łyżkę. Tak nie przemyślałam, że łyżka może nie przejść przez to. Spróbujemy najwyżej z łyżeczką. A, dobra, mamy to. Czyli ta była jakaś niewymiarowa. Więc przechodzimy z tą łyżeczką w ten sposób. Robimy tak i... Co jest? Łyżka mi się skrzywiła! No nie! No i powinniśmy to... otworzyć w ten sposób! No czemu to nie działa? Łyżka do wyrzucenia. Ja nie wiem, może my naprawdę mamy za słabe łyżki i w tych takich mocniejszych to przejdzie? U mnie to nie przeszło, więc lifehack obalony. Niestety, dalej będę odrywać to coś.
Na razie z naszych lifehacków wyszły tylko żelki, które myślałam, że nie wyjdą, więc nie jest dobrze. Bierzemy teraz granata i ja również mam zawsze problem, jak otwierać granata i wszystko dookoła jest uwalone. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie. Ale potrzebujemy jeszcze deskę, więc chwila. Mam. I zaczynamy od tego, że musimy tą górę odkroić. Następnie dzielimy tego granata na takie ćwiartki, ale już mi się nie podoba, bo już pryska to wszędzie. Raz. Dwa. Nie wygląda to dobrze. Trzy. I cztery. I dobra, próbujemy to teraz tak otworzyć. I właśnie powinno to teraz wypadać. No kurczę, no niby jest lepiej, bo nie jest jednak cała ściana, ja i wszystko dookoła naprawdę uwalone, a wypadają te granaciki, chociaż z drugiej strony nie wszystkie. Jezu, mało brakowało, żeby ściana jednak była uwalona. Więc myślę, że ten lifehack to tak połowicznie chyba działa. No nie wiem, nie jestem zadowolona z niego. Lifehacka obalamy. Chociaż w sumie im dłużej myślę o tym granacie, to jakby otwieranie z samego granata było o wiele łatwiejsze, więc to mogę zaliczyć i powiedzieć, że lifehack zaliczony. Gorzej trochę z wypróżnianiem go. Było tak 50-50, więc może ktoś inny będzie miał więcej szczęścia. Jak już otworzyliśmy granata, to przyszedł czas na otwieranie napojów i mam nadzieję, że to wyjdzie, dlatego że nasz bilans na razie jest słaby. Uwaga, więc mamy taki sprytny sposób na otwieranie tych napojów. Wystarczy, że tutaj będziemy stukać, tutaj będziemy stukać i trzeba będzie po prostu tą nakrętkę jakby tak wyrzucić. Mam nadzieję, że nic tutaj nie zrobię, że mi to nie wybuchnie i że nie zbije się. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Czemu to nie działa? No nie, ja naprawdę w to wierzyłam! Robię dosłownie identycznie jak na tym filmiku. Dosłownie! Jak mocniej to rozbiję butelkę wtedy? Mocniej tylko na górze. O. Ale to im tak sprawnie szło. Tak jakby to ciśnienie tutaj miało wypychać to jeszcze. Widzicie? Dlatego nie wierzcie, co mówią w internetach, no. Zamiast tego mam ładną melodię. Ja się poddaję, to nie działa! Po prostu wystarczy zrobić tak. Do następnego lifehacka potrzebujemy, żeby zagotowała nam się woda. Więc wlewamy. Nie. O Jezu, jakie to ciężkie. Nastawiamy na największą moc, dlatego że musi nam się bardzo mocno bulgotać ta woda. I będziemy musieli jeszcze do niego włożyć makaron, żeby po prostu wytworzyła nam się taka piana. Wiecie, że cały czas pilnujecie powiedzmy mleka albo makaronu i wszystko jest w porządku, a widzicie tylko na chwilę z tej kuchni i nagle to wszystko po prostu się wylewa przez tą pianę. I ja mam na to sposób i mam nadzieję, że tym razem to zadziała. W międzyczasie, jak nam się ta woda gotuje, to uznałam, że zrobimy kolejnego lifehacka i będzie nim cebula. I ja mam bardzo wrażliwe oczy i nie cierpię kroić cebuli, a szczególnie jak to długo trwa. Więc ktoś genialny wymyślił, że po co w sumie kroić cebulę nożem, skoro możemy to zrobić obieraczką. O, no spójrzcie, działa, super to działa. W sensie, jak nie musicie mieć nie wiadomo jak ładnie tego po prostu pokrojonego, to jest rewelacja moim zdaniem. Wiem, że to nie wygląda ładnie, ale najważniejsze, że działa. Lifehack zaliczony. Prawda, Mati? Będziesz tak teraz kroił cebulę? Tak. Dzieje się akcja, zobaczcie na nasz garnek, widzicie, kipi, wylewa się wszystko i wiecie, co wystarczy zrobić? Wystarczy wrzucić kostkę lodu. Wow! Działa! Ale ja już wiem, dlaczego działa, dlatego, że kostka lodu jest zimna, a tam jest po prostu gorąco, więc jak wrzucacie kostkę, to temperatura się obniża. Ale działa i jak już mam ugotowany makaron, bo on na pewno się ugotował, to przechodzimy sprawnie do kolejnego lifehacka. Powiem wam tak, ludzie się uczą całe życie. Ja zawsze odcedzałam wszystkie rzeczy tak, że po prostu brałam takie sitko, kładłam w zlewie i wrzucałam to wszystko tutaj, a okazuje się, że chyba to robiłam źle, że robi się to inaczej, że jest o wiele lepszy sposób, więc bierzecie sobie garnek i uwaga, nakładacie sitko na ten garnek i po prostu tak się odcedza to. Widzicie?
Tylko uważajcie, bo ja już raz tak robiłam i oparzyłam sobie kciuka. I tak jest o wiele, wiele sprawniej. I mam odsadzony makaron. Nie dziękujcie mi za tego lifehacka. Do kolejnego lifehacku dołączy Mati. Ty jesteś pecem od jajek. Uwielbiasz jajeczka na miękko i takie ci też zrobimy. To jest ponad idealny sposób na to. Nie do końca wiedziałem, o co chodzi, ale już rozumiem. Tak, pewnie się zastanawiacie, po co mi coś takiego do zrobienia jajka? Jak ja to zobaczyłam, to też robiłam tak. Ale przetestujemy. A mianowicie chodzi o to, żeby jajko jakby... Czemu o to? Potrzymasz? No. No właśnie, to jest mega skomplikowane, ale musimy to jajeczko jakoś tak zrobić i... Nie wiem, czy ja to żółtko miałam. Jezus, dobra, spróbujemy. Co to robisz? Puść, puść, puść. No. I musimy tak przelać to białko, żeby to białko samo się zrobiło, a dopiero potem dodamy żółtko. Czemu tak akurat? No bo zobaczysz wszystko w swoim czasie. A czy tak ładnie wyglądać chyba? Tak, bo po prostu tutaj zrobimy z tego takie ale jajo sadzone. No. Do środka damy jajko. Kapie ci żółtko? Właśnie też tak pomyślałam. Ciekawe jak oni to robią. Potem do środka damy to żółtko i zawiniemy to białko, tak? Zrobimy takie składanie. To brzmi bardzo skomplikowanie, ale ja mam tylko poczucie, że to żółtko nie przetrwa do czasu, aż białko ci się zetnie, wiesz? Spokojnie, ja to obmyślę i zrobimy to w ten sposób. I voila! Widzisz? Tego żółtka to tak jest trochę mniej już, ale to masz. No już przestań! Ten lifehack na pewno będzie super i na pewno się uda. Ja w to jeszcze nie wierzę, ale spoko. Nie została dodana tutaj oliwa, więc nie wiem, czy w ogóle nam to zejdzie, ale szczerze mówiąc, ja już widzę, że to jajko jest nierównomiernie rozłożone, więc nie wiem, czy coś z tego nam wyjdzie. Na pewno nie wygląda tak estetycznie, jak miało. A skąd ty wiesz, jak estetycznie miało to wyglądać? No na pewno miało estetycznie jakoś. No bo zakładam, że skoro to było popularne, to musiało ładnie wyglądać. No nieprawda! Te lifehacki dzisiaj są do duszy, tak wam powiem. I jeszcze mi żółtko uciekło. No wrzuć to chociaż, no. No dobra, i chodzi o to, żeby to żółtko dać do środka i to białko tak złożyć. To... A, czyli robisz takiego naleśnika z białka. No my robimy naleśnika, ale tam była bardziej koperta. Wow. Ale to jest niemożliwe, żeby zrobić z tego taką kopertę. Gdzie to jest za słabe, to musiało być kilka białek, żeby to tak zrobić ładnie. Albo multum umiejętności. Myślisz? Że jestem tak nieumiejętna w to? Robisz to pierwszy raz. To prawda. Więc jest cień szansy, ale skoro ten lifehack jest tylko dla zaawansowanych, to jest do duszy lifehack. No właśnie, bo lifehack ma upraszczać życie. Na razie te wszystkie lifehacki to robią pod górkę. Mamy nasze jajo gotowe. Nie wygląda najpiękniej, ale... Ale nie wygląda aż tak źle. Ale powiem wam, że już ten lifehack jest do duszy, bo to jajko powinno idealnie się rozpływać. No, gorące. No ciekawe się to je. Taki naleśnik bardzo. Ej nie, to byłoby spoko. Jakby się to umiejętniej zrobiło, to by było naprawdę git. No pewnie musiałabym zrobić kilka białek i jedno żółtko. Za którymś razem by to pewnie wyszło i wtedy to ma sens, ale jest to trudne. No dobra, to powiedzmy, że lifehack zaliczony, ale nieprzydatny. Zatwierdzam. Mati jest osobą, która zawsze ubrudzi się przy jedzeniu. Zawsze. No może nie zawsze. Zawsze. I dodatkowo jak je burgery, to zawsze mu wszystko wylatuje, rozlatuje. A to potwierdzam. Dlatego mam dla ciebie idealny lifehack. Jakby dużo osób o tym słyszało, jest to bardzo logiczne, ale mało kto robi, więc trzeba sobie przypomnieć o tym lifehacku. Generalnie jak jecie te burgery, to musicie je przełożyć na odwrót. I co? I to rozwiąże wszystkie problemy świata? I to rozwiąże wszystkie problemy świata. Widzisz, Mati? Takie logiczne, nie wiedziałeś o tym. No dobra, spróbujmy. Myłaś ręczki? Myłam. Git. Uwaga. I co? I widzisz? Trzyma się buła, dlatego że ta górna część bułki jest po prostu większa od dolnej. Serio? No tak! To ma dużo sensu, faktycznie nawet się nie ruszyło. No, dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli podobał wam się ten odcinek, to klikajcie tutaj w pierwszą część. Widzimy się tam za 3, 2, 1, pa!